Witam wszystkich serdecznie bardzo w comiesięcznym Pucharze Świata Wspierających. Słuchajcie, jest 38 wspierających. Jest to bodajże rekord tej serii. No tak dużo, takiej dużej liczby jeszcze nie było. Zaznaczamy wszystkich, przechodzimy do wyboru skoczni i na jakiej skoczni dzisiaj poskaczemy. Wezmę Nigatę, będzie to skocznia w karierze zawodnika, więc przetestujemy sobie ją najpierw w Pucharze Wspierających. A co do Pucharu Wspierających, ogólnie co do wspierania, no to przypominam, że każdy może mnie w każdej chwili wesprzeć pod filmem. Pod tym filmem, tak, na kanale jest taki niebieski przycisk wesprzyj, możecie sobie kliknąć i przeczytać udogodnienie. Między innymi takie udogodnienie, co miesiąc nagrywam Puchar Świata Wspierających. Także wybrani są zawodnicy, wybrane skocznie, bez kwalifikacji. Słuchajcie, jeszcze taka sprawa, że oczywiście 30 zawodników się kwalifikuje do drugiej serii, natomiast dla tych 8, co się nie zakwalifikują, zrobimy dodatkowy konkurs dla najlepszego przegranego, dla najlepszych przegranych, o może tak. Szukałem warunków i za którąś tam próbą udało się, 1,5 metra na sekundę wiatru pod narty, zaczyna Kinio, nie zbawiście z progu, muszę się tu wczuć, ale wygląda to nieźle jak na razie. Kinio z wiatrakiem pod narty w okolicach rozmiaru skoczni, początek dobry. I Szymon Gofryld, drugi z drugim numerem startowym, troszeczkę mniej agresywnie na narcie położył i nie ma takiej odległości też. Gdy Mateuszek dobre ma warunki, muszę się bardziej kłaść tutaj na narty tymi zawodnikami, będzie łatwiej im odlecieć, ale no niestety chyba będzie drugie miejsce, tak. 2 metry pod narty, dobre, bardzo dobre warunki. I ładnie, wszystko pięknie, wódka style. Jeden z bogaczy, tak. No, przyzwoicie, chyba drugie miejsce, tak jest. Krzychu mistrzu, o wiele słabszy wiatr. Teraz 1-2, chyba nie poleci nam daleko. Chociaż nieźle, w takich warunkach i tak nie za odległość, trzecie miejsce. Jarek Bednarek, zobaczmy na Jarka teraz. Dobre warunki, dobra ma wysokość, będzie super skok. Świetny skok, pierwsze miejsce jak nic, zobaczmy. Tak jest. Aleks Krasnal, dobre wyjście z progu. Ale warunków brak, ale leci. Ogólnie ta skocznia jest ładnie oświetlona, bardzo mi się podoba, tak odbiegając troszeczkę od konkursu, ale wracając do konkursu, 6. miejsce Aleksa Krasnala, no słabo w sumie. I Tomeczek, nie wiem czy nie jest za wcześnie, wyszedłem nim z progu, nie ma takiej wysokości, ale może wyłuska odległość, nie wyłuskał Tomeczek, które to miejsce 8, ostatnie. Myszon 7-7, lepsze wyjście z progu, tak, dobre warunki, ma wysokość, będzie daleko, bardzo daleko, Myszon skok na pierwsze miejsce. A teraz Wrona, który miał jakieś chińskie znaczki w nazwie, ale nie napisałem tych chińskich znaczków i jest sam Wrona, ale skacze tak przyzwoicie. 9, przedostatnie miejsce, Wrona, ty się musisz poprawić. Kamtagen. Oj, nie wiem, czy nie spóźniłem wyjścia z progu, chociaż ładnie się położył na narty, może wyłuska też odległość z tego. No, pościg jakoś tak przy lądowaniu, też starał się. 5. miejsce, nie jest źle. Karekius, zobaczmy, 1-2 pod narty, też nie ma jakiejś super wiatru. No i kurczę, no 11. miejsce dopiero, przedostatnie. Miki WF3, oj, spóźniłem, to było widać, nie ma wysokości, ale ma prędkość, no, wow, które to miejsce, 12, bo sobie noty, ale generalnie z takim wybiciem odległość niezła. Jem Kebaba V2, bogacz. Pamiętam jak się stawał bogaczem. To były czasy, prawda? Nie no, generalnie ostatnio na live takie pewne rzeczy się działy. 176 metrów, 9 miejsce. Filip Wojnarowski. 1-7 pod narty, ładnie się położył na narty, ładnie, będzie dobry skok, świetny będzie skok na drugie albo trzecie miejsce, zobaczmy trzecie miejsce. BR1 Kenek, albo Brikenek, nie wiem, w sumie Brikenek, może być Brikenek, no ładnie, super, w okolicach rozmiaru skoczni miejsce, 5. Mati 100. Dobrze, Mati, ładnie, ale nisko ze skokiem, nie ma też dobrych warunków, ależ spadnie, no to nie był super skok, super odległość nie było, 15. pozycja dopiero. JP-czek, dobrze, ale zobacz, proszę na narty JP-czkiem, no zobaczmy, może coś z tego będzie, czy nie będzie, nie, chyba nie, oj, 18. miejsce ostatnie. JP-czek z marnymi szansami na awans do drugiej serii, może będzie, na pewno, jeżeli nie awansuje do drugiej serii, to będzie w konkursie dla najlepszych przegranych, a teraz Solores skacze, też nie jakoś wybitnie, o 17. miejsce też będzie ciężko chyba. Krystian Szymański, lepsze wyjście z progu, jest wyżej, ma lepsze warunki i to będzie skok jak najbardziej na pierwszą serię, na drugą serię, ale za bardzo się położyłem na narty, natomiast 7. miejsce jest. Czarek Pokora, oj, nie wiem czy nie przejechałem progu. 1-3 pod narty, pasywnie, zbyt pasywnie było, Cezary niestety, 19. pozycja. Wojtek G, ładnie, bardzo przyzwoicie,
na progu, w powietrzu też nieźle. No i z takimi warunkami niezły skok, 11 pozycja. Emil przed mikrofonem, który już naprawdę długo wspiera, bardzo długo. I teraz ładnie to wszystko wygląda. Emil w okolicach rozmiaru skoczni, dobre warunki wykorzystał, 6 miejsce. Kamil Kieras, 1,7 pod narty, też dobrze, 1,6. Ładnie, ładnie wykorzysta, już widzę te warunki panujące na skoczni, też będzie miejsce w czołówce, 7 pozycja. Tastazowy. O, to chyba trafiłem, chociaż agresywnie się położyłem na narty. Będzie dobrze, już to widzę. Za rozmiar skoczni, drugie miejsce jak nic, tak jest. Landryna 09. Oj, ależ przejechałem przez próg, ale może wyciągnę. Tak, będzie dobrze. Brawo dla Landryny, 8 miejsce. Iza Drzazgowska. O, ależ to było najgorsze wybicie dzisiaj, chociaż aż takiej odległości, ale miała 2 metry pod narty, 20 miejsce w drugiej serii, być może zobaczymy jeszcze, jak to się dalej potoczy. Tak wygląda aktualnie klasyfikacja. Myszą oczywiście prowadzi Tastazowy na drugim miejscu, na trzecim miejscu Jarek Bednarek. No na ostatnim Miotpeczek niestety, no to już no, małe różnice punktowe, no ale jednak miejsca będą ważne, ponieważ 8 zawodników odpada. No i jeżeli odpada i automatycznie awansuje do tego konkursu dla najlepszych przegranych. No, a teraz Maczka 1983, świetnie leci, to jest skok na pierwsze miejsce, brawo! I Maniek? Ładnie Maniek, pięknie, czuję noszenie, dobre jest noszenie, brawo dla Mańka, wykorzystał dobre warunki i 10 miejsce. Dietetyk Granie, już 30 numer startowy, 30 zawodnik konkursu. Ma wysokość, trochę mniejszą prędkość, no właśnie, spada, nie było tego noszenia i 24 miejsce. A teraz Progracz? Zobaczmy na progracza. Dobre ma warunki, tylko żeby je wykorzysta. Widzę, że będzie dobrze. Brawo, w okolicach rozmiaru skoczni, punkt UHS i 6 miejsce. Wow! A tym razem Progame. 1-3 pod narty, położyłem się bardziej nim agresywnie. No nisko ze skokiem leciał, ale wyłuskał. Oczywiście druga seria będzie. Igor Szajewski. O, już w powietrzu, Igor nisko nad zeskokiem. Nieudany skok Igora, niestety. 33 miejsce ostatnie. Mega Knight, zobaczmy. Ajajajajajajaj, też nisko. Ale tak nie było, tragicznie. Nie wiem, czy będzie druga seria. Nie ma drugiej serii, przedostatnia pozycja. 2 skoki i na 2 ostatnich miejscach. Ja tego specjalnie nie zrobiłem, także wybaczcie mi, naprawdę. No coś się stało, że zaskoczyłem tak słabo. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Bloody RTX 1.6, 1.5, no wybicie słabe było, za bardzo też się położyłem na narty, nie wolno tak się tutaj położyć, bo po prostu też wysokość jest tutaj ważna, ale wiadomo, że też nie można przesadzić z wysokością, bo prędkość również jest ważna, więc trzeba znaleźć złoty środek. 13 miejsce, tym razem skok udany. Janek Antonski, 1.9 pod narty, ależ oj, teraz niestety. Ale nie będzie drugiej serii, zobaczcie, dobre warunki, ale za bardzo się położyłem na narty i już jest poza drugą serią. Olson, może teraz mi skok się uda, lepsze wyjście z progu. Nie położyłem się aż tak bardzo. Ładny skok, chociaż te warunki, wydawało mi się, że mogę skoczyć dalej. Olson na 11 miejscu. Ostatni zawodnik pierwszej serii, Kamilek.pl. Troszeczkę taki lekki gibon mi wyszedł po wyjściu z progu. Ładny skok, 2 metry pod narty wykorzystał, 8 miejsce. I tak wygląda aktualna klasyfikacja tego konkursu. Maczka na pierwszym miejscu, Myszon, Tastazowy. Także brawo dla nich. No oczywiście 8, nie, tym razem nie 8, a 7 odpadnie, ponieważ Mati z Mikim są na 30 miejscu, także no 7 zobaczymy w konkursie dla najlepszych przegranych. A zaczynam, Miki WF3, który jest na egzekwo na 30 miejscu. Teraz będzie lepszy skok, chyba na pewno, brawo dla Mikiego. Poprawił się Miki o 3,5 metra, ale poprawił się. Mati to egzekwo z Mikim na tym 30 miejscu, oj. Pas troszeczkę spóźniłem, było widać, ale może będzie dalej niż Miki. Nie ma dalej niż mnie, nie było, no, 3. miejsce aktualnie. Dietetyk Granie, ładnie, dobre wyjście z progu było, bardzo ładnie, dietetyk leci, świetny skok, brawo dla dietetyka. Karekius, spóźniłem, ale może wyciągnę z tego na max stana, niestety punktu konstrukcyjnego nie było, no i ostatnie miejsce aktualnie. Iza Drzazgowska, 27 miejsce, lepsze wyjście z progu niż w pierwszej serii i będzie dalej, oj tak, zdecydowanie dalej będzie pierwsze miejsce aktualnie, brawo. Wrona, 175 metrów w pierwszej serii, mogło być lepiej, mogło być jak najbardziej lepiej, ale
Lebrona teraz leci świetnie, ale do tej czerwonej nie doskoczył, nie doskoczyła. 180,5 metra poprawił się Szymon Gottfried. Ależ tutaj nie taki nie, ale dobrze. No to wyglądało tak dziwnie, ale ładnie to, ładnie leci i będzie pierwsze miejsce jak nic. Jem kebaba V2, 24 pozycja, no zdecydowanie za dużo kebabów zjadł i teraz jest za ciężki po prostu i nie skacze daleko. Teraz skoczył metr dalej, no ale to nie będzie jakieś super miejsce. 23 pozycja Aleksa Krasnala. O, tak trochę niepewnie, niepewnie, a właśnie spadł, nie było, nie miał prędkości, spadł, szóste miejsce dopiero teraz. Wojtek G ładnie, dobre warunki, 1,5 metra pod narty, wykorzystał pierwsze miejsce, musi być pierwsze miejsce, nie drugie, ale minimalnie chyba, tak jest, o 1,1. Demateuszek, o, agresywnie się położył na narty. Agresywnie Demateuszek, no i jajajajajaj, niedobrze to wyglądało, 9 miejsce aktualnie. Krzychu Mistrzu, już jesteśmy w najlepszej 20 tego konkursu, Krzychu, też spadł, nie było warunków, w sensie nie było prędkości, technicznie mogło być lepiej. Kamtagen, czy to będzie dobre wyjście z progu? Było, ładnie, wszystko wyglądało, chociaż nie ma warunków, natomiast leci, wystara się, no i słabe lądowanie, będą słabe noty, 5 miejsce. Krystian Szymański, ależ położył się na arty, nie wiem czy nie spóźniłem tego skoku, ale ładnie wyłuska tą odległość, wyłuskał, będzie w czołówce jak najbardziej, 5 pozycja, bo słabe noty dostał. Pro Games, 180,5 metra w pierwszej serii, oj też troszeczkę pasywnie, ale ma wysokość, nieźle, będą dobre noty, powinien być wysoko, drugie miejsce. Wódka Style, skakał na początku tego konkursu, bo z czwartym numerem startowym widzimy, że występuje, a teraz Wódka, brawo dla Wódki, miał dobre warunki, wykorzystał i to jest poprawiony skok, poprawił się o 2,5 metra i pierwsze miejsce może być awans nawet do pierwszej dziesiątki, nie wykluczam tego. Bloody RTX, jesteśmy w połowie stawki, w połowie rywalizacji w drugiej serii i Bloody, pięknie, no to też jest bardzo duży kandydat na zajęcie miejsca w czołowej dziesiątce. Kamil Kieras, 14 pozycja, ależ pasywnie, ależ tutaj no nie będzie dobrze, czy będzie dobrze, w miarę, w sensie przyzwoicie, ale gorzej niż w pierwszej serii, spadek, będzie spadek. I Maniek, czy wykorzysta dobre warunki panujące na skoczni? Maniek zyskał wysokość, na pewno będzie daleko, tak, piękny skok Mańka, brawo! Olson nisko nad zeskokiem, nie ma takiej wysokości jak Maniek przed chwilą. Olson jeszcze wyłuskał w miarę. Troszeczkę się pogorszył o 3,5 metra, ale czwarte miejsce jest. Landryna 09, no, nieźle. 1,4 pod narty, czy sobie poradzi Landryna? Misklik! To było nie do uniknięcia, Misklik, niestety wybacz mi Landryna, ale Misklik się zdarza zawsze. No cóż, mam nadzieję, że to był pierwszy i ostatni Misklik w tym odcinku, w tym filmie, a teraz Emil przed mikrofonem, już najlepsza dziesiątka. Emil, ładnie, Emil, pięknie, będzie miejsce w czołówce, może drugie nawet, trzeci, BR1, Kenek, Brikenek, Benek, dziewiąte miejsce aktualnie po pierwszej serii, słabo, oj, co tu się wydarzyło? Kamilek.pl, ładnie Kamilek zyskał, o, wysokość, Kamilek, wysoko nad zeskokiem, no, tak przyzwoicie, ale nic specjalnego, siódme miejsce. Kinio zaczynał ten konkurs i jest na siódmym miejscu, więc nieźle, naprawdę nieźle sobie Kinio tutaj poradził. Kinio, ładnie w powietrzu wszystko, ale nie było warunków, 5 pozycja, być może ukończy w pierwszej dziesiątce, natomiast ten skok nie był wybitny. Progracz, 184,5 metra w pierwszej serii, naprawdę porządna odległość, teraz ładnie, Progracz leci daleko, ale to chyba nie obejmie teraz prowadzenia, trzecie miejsce. Filip Wojnarowski, 1,9 pod narty, ładnie, 1,8, ładnie, powieje mu pod narty, to poleci daleko, no, będzie w czołówce, być może trzecie miejsce, tak jest. Jarek Bednarek, o, nie wiem, czy nie za wcześnie wyszedłem z progu, bo na pewno nie spóźniłem, ale właśnie, stracił wysokość, być może za wcześnie było. Trzecie miejsce, wkraczamy w walkę o podium, Tastazowy, świetny skok w pierwszej serii, teraz ładnie, brawo, to jest atak o zwycięstwo, to jest naprawdę atak na zwycięstwo w tym konkursie. Myszon 77, 187 metrów w pierwszej serii. Dobre, teraz ma warunki, też ten wiatr troszeczkę zelżał. Myszon, czy będzie taki sam skok jak Taza? Zobaczmy, na Myszona niżej leci, problemy, no i niestety spadek będzie, ale nie, drugie miejsce zajmuje i tak, więc no tutaj duża przewaga była tej trójki, widać. No i Tastazowy naprawdę, no tam 14, prawie 14 punktów przewagi. I teraz Maczka, czy wygra ten konkurs? Zobaczmy na Maczkę.
Nieźle, nieźle to wygląda, ale chyba nie, będzie na drugim miejscu i wygrywa ten konkurs, ta stazowy, 31 zawodników w drugiej serii, więc 7 odpadło, zaraz zrobimy drugi konkurs, ale tak to wygląda, ta stazowy, Maczka i Myszon, brawo dla nich wszystkich. A teraz przechodzimy do drugiego konkursu. 7 zawodników, tak jak wspominałem, konkurs, który pokaże nam, kto był najlepszym z najgorszych tak naprawdę, chociaż no, oczywiście... Tutaj nie ma słabych zawodników, to są mistrzostwa Watykanu, tutaj startują prawdziwi mistrzowie. Gorsze warunki, wyższa belka, zobaczymy jak tutaj sobie w tych warunkach poradzą sobie zawodnicy. Solores z drugim numerem startowym, no metr na sekundę w bok wieje. O, nie pasywnie, tylko agresywnie, właśnie poszło na tym, a o, ależ dobrze będzie, dobrze, brawo Solere, brawo, naprawdę Solores, świetny skok. JP-czek teraz, też agresywnie, ależ dobre było wyjście z progu, ależ wysoko leci, JP-czek, brawo, znowu dobry skok, się okaże, że w tych warunkach będę skakać dalej, nie, niż z wiatrem pod narty. Igor Szajewski. Oj, tutaj nie było tak super, chociaż, no, w miarę, punkt konstrukcyjny był, więc no taki poprawny skok. Pomeczek, no nie udało niestety mu się w konkursie przed chwilą, tak jak wszystkim w tym drugim, o, ależ słabo, Pomeczek, kurczaki, piąte miejsce. Janek Antonski, teraz w plecy wieje, ależ tutaj, strasznie położył się na narty Janek, taki też słaby, nie za dobre, szóste miejsce i ostatni w tej pierwszej serii Mega Knight. No widzicie, zaczęło wiać w plecy, a wiało w bok. O, też agresywnie, chociaż ma lepiej, będzie dobrze, Mega Knight, będzie dobrze, brawo dla Mega Knighta, będzie trzecie miejsce albo drugie nawet, tak jest, drugie. No tak to wygląda, Solar prowadzi na półmetku rywalizacji tego drugiego konkursu. Zobaczymy, no jest duża szansa. Prawie 50% szansy, że ktoś tutaj miał miejsce na podium. Byłoby 50% szansy, gdyby było 6 zawodników, ale jest 7. Natomiast zobaczmy, teraz lepszy skok Janka, właśnie, ale Janek, czy Tomeszek, no oddali słabsze próby. Teraz może się polepszą, nie wychodź nic z pucharu. Zobaczmy, na 6 miejscu Tomeczek, może teraz będzie lepiej. O, może na pewno będzie lepiej, ale czy to będzie jakiś fenomenalny skok? No nie było fenomenalnego skoku niestety i być może Tomeczek zajmie ostatnie miejsce. Tomeczek, nie złość, ale ja nie wiem, no tak wyszło. Igor Szajewski, ależ pasywnie, w sensie nie, co ja mam, mylę się, agresywnie wyszedł z progu, ale doleciał do tej czerwonej linii, wyłuskał te metry i 177,5 metra poprawił się o 6 metrów, a wyjście z progu wcale nie było jakieś wybitne. Czarek Pokora zaczął ten konkurs, i niestety spóźnił, ale staram się wywalczyć punkt konstrukcyjny, czwarte miejsce, no Tomeczek jednak nie skończy na ostatnim miejscu, tylko skończy na ostatnim miejscu Czarek, no cóż. JP-czek, czy zajmie miejsce na podium? No wysokich tutaj wygórowanych wymagań nie ma, więc trzeba po prostu skoczyć przyzwoicie. Oj, to będzie dobry skok, brawo, już to widzę. I JP-czek na pewno zajmie w tym drugim konkursie miejsce na podium. Ale czy wygra? Może się okazać, że wygra, ale nie wiadomo. Mega Knight z drugim numerem, z drugim numerem przy miejscu zajmowanym. Oj, będzie dobrze, za czerwoną linię. To jest atak na pierwsze miejsce, atak o zwycięstwo, na zwycięstwo. Solores, czy odeprze ten atak? Odepchnie, zobaczmy Solores. Oj, troszeczkę krzywo, troszeczkę pasywnie, troszeczkę jakoś tak słabo technicznie. Będzie chyba na trzecim miejscu, tak jest, udało mu się na podium być, ale Mega Knight wygrywa, Solores spada na trzecim miejscu, na trzecie miejsce i JP-czek na drugim miejscu się znajduje. Tak to się kończy, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego filmiku. Poskakaliśmy sobie wspierającymi, no i tak jak mówiłem, każdy może mnie wesprzeć w każdej chwili. Wspieranie zaczyna się już od 5 zł na miesiąc oczywiście, więc można sobie poczytać o tych udogodnieniach pod przyciskiem wesprzyj. Ja dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, jeżeli tak, to łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. No i to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!